takim razie przechodzimy tym razem już na pewno do punktu czwartego. Podjęcie uchwał bieżących. Bardzo proszę panią radną i tutaj to trafia zarząd. Tam pierwszą uchwałę, będę musiała mieć autopoprawkę, to oczywiście w sprawie delegowania rady w październiku, a nie wrześniu 2012 roku, ale w tym momencie już czytam poprawnie. Delegowanie rady w miesiącu październiku, paragraf 1, deleguje się w miesiącu październiku 2012 do wykonania zadań, o których mowa w paragraf 4, punkt 3, litera A, B, C, D, członków rady dzielnicy 12 jak niżej, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Delegowanie radnych umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rady. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma uwagi w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Nie, to jest autopoprawka, czyli nie wymaga głosowania. Także poddaję cały projekt uchwały zarządu w sprawie delegowania radnych w miesiącu październiku pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Tak, stwierdzam, że głosowanie było jednomyślne. Uchwała została przyjęta.